Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Jurassic World Evolution. Mamy misję od Lamberta. Jesteśmy w kampanii, więc robimy sobie wszystkie misje. Troszkę czasu mi zajęło, żeby móc aktywować sobie wszystkie te misje, ze względu na to, że są one praktycznie jako ostatnie. Trzeba wykonać całą masę kontraktów, żeby odblokować po drodze parę rzeczy, żeby można było faktycznie przejść już do samej misji. Ale koniec końców udało się. Misja od Lamberta, polegająca na tym, żeby wykluć, wypuścić oraz zamknąć ze sobą razem Velociraptora i Dilophosaura. Chociażby ze względu już na samo zdobywanie genów tych dwóch dinozaurów, było to dosyć czasochłonne, wolałem sobie od razu zrobić je na 100% genu, niż żeby one sobie pożyły, dajmy na to 2-3 miesiące według czasu gry i zaraz zdechły teoretycznie ze starości, pomimo że są młode. No ale okej. Mamy już obydwa geny, jednego i drugiego dinozaura. W międzyczasie przygotowuję się już też do zrobienia następnej misji, bo mogę. Która będzie jeżeli chodzi o to, to dokładnie od Izaka. Czyli co, bez zbędnego przedłużania możemy, wydaje mi się, rozpocząć sobie tę misję. Czy cały czas ktoś się musi wtrącać? Cały czas jakieś powiadomienia, komunikaty, informacje. Okej. Wydaje mi się, że możemy zacząć, ale zanim to zrobimy, to najpierw sobie przyjedziemy uśpić naszego większego drapieżnika na tym wybiegu, żeby nam przypadkiem on nie zażarł naszych dinozaurów. Gdzie to było wejście? Czekaj, bo ja przeniosłem teraz Ranger Station. W ogóle bardzo dużo się tutaj zmieniło od naszej ostatniej wizyty na Isla Muerta. Troszkę tutaj pozmieniałem, musiałem to troszkę inaczej rozplanować. Science Center tutaj jest i co my tutaj mamy? Tu jest wybieg do mięsożercy, tak. Troszkę tutaj ciasno, ale spokojnie, to się zmieni. Jak już tu jesteśmy, to przy okazji Transqualize. Ej, gdzie on jest? Przed chwilą tutaj był. Już go nie ma. Dobra, wy się tym zajmijcie, bo mi się... Ja tu pewnie nie przejadę, a wy tak. Hello? Idź spać, maleńki. Wydaje mi się, że możemy już sobie... W sumie możemy już wypuścić tego raptora. Ranger Station, Add Task, Transqualize, dobranoc. Świetnie są zrobione raptory. Bardzo mi się podobają, jak one wyglądają. I od razu do żarcia. Dobrze, jedz sobie, to będzie może cię łatwiej trafić, chociaż znając życie zaraz zaczniesz uciekać i chwilę to potrwa. To w sumie byłby nawet fajny screen, gdyby nie chłód tutaj. Dobranoc. I teraz dokładnie to samo robimy z Dilophosaurem, od razu. Adding task, transqualize, dobranoc. Hello! Zabierzmy sobie od razu z tego raptora stąd. Ale to był dobry strzał, chłopaki, no proszę. Kto by się spodziewał, że wy możecie tak trafiać? I Dilophosaur też już jest uśpiony. Dlatego przenieśmy proforma, żeby się obudził i nie spał w nieskończoność. Wsiadamy sobie do naszego samochodu. W międzyczasie, w którym będą przetransportowywane nasze dinozaury do oddzielnego wybiegu, który już jest dla nich przygotowany tutaj. Mamy dwie platformy widokowe. Możemy od razu też odnowić w sumie sobie tutaj pożywienie, żeby mogły od razu sobie coś tam zjeść. Mam nadzieję, że jest postawione mniej więcej na środku, żeby jak jedzą, żeby były widoczne i z jednej platformy widokowej i z drugiej. Chyba mi się to udało, nawet jak patrzyłem sobie przez lornetkę. No bo zwiększy to wtedy
widoczność naszych dinozaurów, prawda? A przede wszystkim o to chyba chodzi w takim parku, żeby dinozaury były widoczne, ponieważ jest to raczej dosyć niecodzienny widok. Bum, 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 bum. Dobra, nasze dinozaury już są. A raczej na razie jest Velociraptor. Podjedźmy sobie może tutaj troszkę bliżej do nich. Let the mission dinosaur fight to the death. You're manipulating it, and the outcome of your actions cannot be known. I thought you liked the unknown, Dr. Malcolm. Proceed with the test. The mission will fail if the victorious dinosaur is killed. Ale no, zaraz, jak? Nie rozumiem. No dobra, one sobie walczą. Przyjmuję zakłady, który z nich wygra? Walczą, walczą, walczą i Dryfozaur ucieka, czyli zwycięzcą tego pojedynku zostaje Velociraptor. The mission will fail if the victorious dinosaur is killed. Czyli, że co, że mam go, nie wiem, uleczyć? The mission will fail if the victorious dinosaur is killed. On pewnie zaraz zacznie się wnerwiać, bo jest sam, a raptory potrzebują chyba przynajmniej trzech przedstawicieli, z tego co pamiętam. Dwa nie wystarczą. Potrzebne są trzy. No dobra, w takim razie uleczmy sobie tego raptora. Znam, że zaraz się rzucam na samochód. Czy on już jest leczony? No, jak was poprzednio pochwaliłem za tamten strzał, tak po prostu tutaj dajecie ciała, chłopaki. Dostał. Dostał. No i co? Runda druga, czy że co? No tak mi się wydaje, że oni muszą walczyć, dopóki jeden drugiego nie zaciuka. Ale w międzyczasie ten, który wygrał pojedynek, nie może umrzeć. Przynajmniej ja to tak to rozumiem. Możecie już wracać. Dobra, chłopaki, on sobie jakoś tutaj wyliże się, nie? No to widzę, że mamy odcinek spędzony razem z Velociraptorami. Znaczy wróć, z Velociraptorem i Dilophosaurem. Idzie runda druga. Tak, moi mieli, runda druga. Raptor widać ma tutaj ochotę dokończyć to, czego nie skończył. O, ale dostał. A żeż na niego napluł, nieładny. No i co? Jak to się zakończy? Fajne. Fajna animacja. No dobra, przestańmy. Let the mission dinosaur fight. Okej. Okej. Wydaje mi się, że teraz chodzi o to, żebyśmy się upewnili, że nasz raptor będzie zadowolony i zdolny do życia. Odblokowałem sobie paterny już dinozauru, bo nie miałem co robić z pieniędzmi, więc postanowiłem, że odblokuję sobie wszystkie możliwe badania. Ensure the victorious dinosaur remains... O Jezus, zawsze w świetnym momencie. House within a secure... Oho! Ja to bym...
No właśnie. Coś mi mówi, że... Dobra, jeden niech naprawia, ale po to mamy drugą załogę, żeby o, żeby można było go uśpić. Ale żeśmy staranował gości, no wiesz ty co? Nie wiem co lepsze, czy że ich taranujesz, czy jak którego zjesz. Niestety tej misji chyba nie da się zrobić w ten sposób, żeby one się nie uwolniły, dopóki... O. Jak ty żeś to zrobił? Jak tam nasze ogrodzenie? Dobra, tego trówka to możemy stąd zabrać. Długo one się będą tutaj jeszcze robić? No troszkę tak. Dobra, w takim razie niech on tutaj naprawią, wróć. Nie naprawią, tylko uzupełnią nasze karmniki. Raptor sobie śpi. Goście przy nim biegają, no akurat po, jak na złość musiał oczywiście zasnąć przy schronie, ale... Jak ty chrapiesz? No chrapie. Tu niech się szybko to wszystko wytwarza. I będziemy mogli już zabezpieczyć sobie naszego raptora. Ensure the victorious dinosaur remains housed within a secure enclosure. Dobra. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby go albo zamknąć w klatce z przedstawicielami tego samego gatunku, żeby on się uspokoił. Albo po prostu będziemy musieli przeczekać 4 minuty i 14 sekund jeszcze. Komfort 74%. No na bank chodzi o to, że on jest samotny. Tak, dokładnie. Tam chodzi o to, że on jest samotny. Warto czytać, o co chodzi dinozaurowi. Nie, w sumie jeszcze go nie przenosimy. Dlaczego jeszcze go nie przenosimy? Bo zanim on tak naprawdę tutaj doleci, no to nie zdąży wytworzyć nowych raptorów. I to będzie problem. Także w międzyczasie, jak on sobie tam i tak stoi i nic nie robi, to niech ten będzie do uśpienia. Ten widzę utknął, bo nie umiał minąć Velociraptora wobec ofiarą. Przecież to jest logiczne, no pewnie. Dobra. Jeszcze tylko krótka chwila. Incubate Carnivore. No to wiem. Jak uśpisz tego matcha kantazaura, jakoś tak to szło. Bardzo ciężko mi jest niektóre nazwy tych dinozaurów wymówić. Wypuśćmy sobie raptora drugiego. Dodajmy mu zadanie, uśpi. I trzeciego wypuścimy też za chwilę. Jakie wy macie ruchy, Jezu, naprawdę. Zaczynam rozumieć, o co chodziło jednemu z moich widzów, pisząc w komentarzach. Tylko że, jak widzisz, można to zlecić, żeby oni robili to sami. Tylko że oni sami wcale nie robią tego dużo szybciej niż my, sterując na przykład samochodem czy helikopterem. Oni mają tak powolne ruchy, że naprawdę zdążymy większość rzeczy zrobić sami, a oni jeszcze nawet nie zdążą ruszyć. Okej, okay. Tu mamy Velociraptora. Raptor był też przy samym schronie. To już będą dwa. I trzeci zaraz będzie uśpiony i jest uśpiony. I również wędrujesz sobie na wybieg, no. O rany, beznadziejna kamera mi się ustawiła. Okej. Okay. Mamy włączony alarm, więc nawet jeżeli by znowu się raptor postanowił uwolnić, to w razie co wszyscy nasi goście są bezpieczni w schronie. Gwiazdki nam przez to, kurczę, spadły.
Czy tamten koniec końców już postanowił się ruszyć? Nie, ruszył się dopiero, kiedy raptora podnieśli. Aha, okej. No także jak widzicie. Można zlecić to, żeby coś robili sami, ale... średnio im to wychodzi. Przynajmniej ACU jako tako działa, tylko że mają gorszego cela. Tak jak widzicie, sporo się tu zmieniło, tak jak mówiłem, poza kadrem dużo działałem, ponieważ musiałem zdobyć jeden gen, drugi gen, a ja wolałem od razu sobie zdobyć to na 100%, także wszystkie kontrakty trzeba było zrobić, żeby móc odblokować sobie misję, albo żeby móc w ogóle do niej przejść. Na przykład ta misja wymagała od nas zdobycia właśnie 100% genu Dilophosaura i... albo może nie 100%, tylko po prostu, żeby w ogóle móc go sobie wytworzyć, tak, w Hammond Creation Lab. Tak, Dilophosaura i Velociraptora. A żeby móc to zrobić... co tu się stało? Strutory Mimus, Died... aha, ten zdech ze starości. Też świetnie, zaczyna się robić coraz ciekawiej w moim parku. Goście będą przeszczęśliwi. Jak tam nasze raptory? Czy one już mają wystarczająco towarzystwa? Hej, Blue! O, także jak widzicie, trzy raptory i raptory mogą sobie żyć szczęśliwe. Ale chyba nie ten. Ten widzę, że ma ewidentnie problem. Napraw ten płot. Resupplying, weź odłóż to odnawianie na razie, później se przyjedziesz to odnowić. Ale żeś to zrobił, chciałeś wjechać w furtkę, a przejechałeś obok. Ty to jednak jesteś kozak. No także jak jednak musimy zrobić tak, żeby on wytrzymał 5 minut w naszej klatce, czyli lepiej nie otwierać naszych skronów, żeby one sobie cały czas na czas trwania tej misji będą zamknięte, żeby nam niepotrzebnie atakował gości. Będę chciał kontrakt, to sobie go aktywuję, nie wtrącać się. Dziękuję. A ty jesteś idiotą. No kretyni, no po prostu kretyni. I znów przenosimy sobie raptora z powrotem i tak. I tak aż do momentu, w którym się nie uspokoi. Czyli musimy wytrzymać 5 minut. A jak sami widzicie, 3.24 nam jeszcze zostało. A trwa to trwa. Dobra, odjedziemy sobie stąd, tamten jest ofiarą i nie może ruszyć, bo oczywiście dinozaur na drodze, ma kierownicę, nie wiadomo po co w samochodzie. Ciekawe do czego może być takie kółko, ty skręcają się koła, ciekawe po co. No wracając do opowiadania o tym co robiłem w międzyczasie, żeby aktywować tę misję, odblokowałem sobie wszystkie możliwe badania, jakie mamy tutaj na Isla Muerta, ponieważ są one później nam niezbędne, a że park już tutaj też jest samowystarczalny, to możemy sobie na to pozwolić. Przeniosłem wszystkie nasze... wszystko, co ma w sumie w nazwie Center. Tak, Fossil Center, Eraser Center, Expedition Center, nawet ACU Center też przeniosłem w zupełnie oddzielną część wyspy, bo w sumie dlaczego nie? I połączyłem to po prostu kolejką, żeby nie prowadzić chodnika na nie wiadomo jaką odległość, tak, bo by to nie miało najmniejszego sensu i nie wyglądałoby to estetycznie. Czekamy sobie dalej. Gdzie jest nasz nerwusek? To chyba był Velociraptor... 3. Dobrze mówię? No póki co jest szczęśliwy. Szuka jedzenia, nie pokazuje nam... no, jest content, czyli jest zadowolony, czyli wszystko jest tak jak powinno być. Możliwe, że będziemy już teraz mieli spokój, on się uspokoił, ogarnął, że ma towarzystwo i chyba... nie, znaczy nie wywołujmy wilka z lasu, ale wygląda na to, że...
Nie, on po prostu będzie niezadowolony non-stop. Taka jest po prostu ta misja. Czyli on zaraz znowu się uwolni. Weźmy sobie od razu już samochód. Pojedźmy. I jedziemy sobie. Tutaj jest zagroda raptorów. Pojedźmy go sobie pilnować. Idź spać. Idź spać. Dziękuję. No i znowu musi wrócić z powrotem do klatki. No czyli jak widzicie, no nie jest to co prawda, jest to bardzo żmudna misja. Generalnie ona nic nie daje, oprócz tego, że wytwarzamy sobie kolejne geny, że możemy sobie odblokować kolejnego dinozaura, ale generalnie ona nic kompletnie nie wnosi. Po prostu trzeba się przemęczyć przez tą misję i tyle. Ale może dzięki temu przynajmniej odcinek będzie krótszy. Ja się teraz przygotowałem troszkę do tego materiału, żeby móc to wam przedstawić w troszkę krótszej formie, i zaraz wam w sumie wyjaśnię, co tak naprawdę trzeba zrobić po prostu, żeby tę misję aktywować. Tą misję, czy misję od Izaka, bo ona w sumie też już będzie gotowa. Wyślijmy sobie może załogę, żeby coś nam odblokowała. Co byśmy tutaj może chcieli? Możemy mieć... A w sumie to sobie skończmy, bo czemu nie? Znając życie, on ucieknie nam jeszcze przynajmniej ze dwa razy. Jak tak patrzę, to dosyć długo to trwa. Jedziemy sobie od razu już pod klatkę, bo on znowu na bank zaatakuje ogrodzenie. Zupełnie jak w pierwszej części parku jurajskiego. Atakują ogrodzenie. Szukają słabego punktu i zapamiętują. Jeżeli znowu ucieknie, to zrobię krótkie cięcie i będziemy się wtedy widzieli już w momencie, kiedy skończy się to odliczanie. Ale na pewno zaraz znowu zaatakuje. Może wytrzyma do 1.30 i będzie trzeba znowu usypiać, znowu trzeba będzie go gonić, znowu trzeba będzie go przenosić. O, widzisz, znowu atakuje to samo miejsce. No proszę. Czyli tu musi być jakieś słabe miejsce. Oj, nie trafiłem. I cyk, trafiony. Dobranoc. Nie mogę naprawić płotu, bo musiał oczywiście zasnąć w płocie. Ej, ale teraz poszło znacznie szybciej. I zobaczcie, zaatakował znowu ogrodzenie w tym samym miejscu, czyli mamy sytuację jak z naszej oryginalnej trylogii Parku Jurajskiego. Atakują ogrodzenie, atakują w tym samym miejscu, szukają słabych punktów, tylko szkoda, że aktualnie wychodzą nam inne raptory. To troszkę przypał. Au, to musiało boleć. I dostał. I ten też dostał. No, teraz nie było tak źle. Zrobiłem jakąś misję, kompletnie nie wiem jaką. No dobra, niech będzie. Tylko nie wiem, czy jeszcze jeden drakorek, to już nie będzie lekka przesada. Nie, w sumie nie. No dobra, więc możemy sobie go tutaj zrobić. Drakorex tu jest. Zróbmy sobie może bez żadnego skina. Incubate. Nie. Ma być notowanie 35. To musi być ze skinem. Jakimkolwiek. Więc niech będzie sobie tak i tak. Nadchodzi burza. Świetnie. Czyli nie będzie tak łatwo i przyjemnie. Została minuta i 12 sekund. No jak widzicie, ta misja jest bardzo, bardzo żmudna. Tutaj się nie dzieje w sumie nic specjalnego. I trzeba się po prostu przez tą misję przemęczyć, moi drodzy. Żeby móc sobie ją przejść dalej. To się
tutaj wytworzy i to wszystko chyba już sobie zostawię na następną wyspę. Weźmy sobie ten drugi samochód. Ale pogoda. Bokiem wjeżdżam w każdą alejkę. No, gdzie tym razem? Tym razem z drugiej mańki. Nie ruszaj się. Shit. Dobra, ty se go goń. Niech on go sobie pogania, mi się nie chce. Jak będziecie mieli ochotę, to bardzo proszę, ganiajcie sobie te dinozaury. Ja nie mam za bardzo na to tutaj ochoty, niech oni załatwiają to sobie sami. Bo mamy burzę i ja muszę obserwować, czy inne budynki nie uległy zniszczeniu. A przy okazji, czy nasz dinozaur się nie denerwuje. Niby śpi, ale komfort mu spada. Dziwne. Raptory. Raptorom spada na łeb, na szyję. Wracaj do domu. Niech już przestanie padać, bo zaraz pewnie te się zdenerwują i te zaczną walić w płotę. Trzech raptorów wcale nie jest tak łatwo uspokoić. O, no proszę. Atakuję ogrodzenie. Już, uspokój się. Już przestało padać. Nic się złego nie dzieje. Ziomek, wyluzuj. No debil. Nie polecam nikomu tej misji. Jakaś tragedia. Zaraz ten się wnerwi, bo jest sam. Nie? Gdzie jest ten raptor? Gdzieś se tu przylas. No, także nie polecam nikomu tej misji. Ona jest po prostu do zrobienia, do przemęczenia się, tylko nie zniechęcajcie się, bo później misje są już, może nie wszystkie są jakieś super mega przyjemne, ale generalnie sama rozgrywka jest, no wydaje mi się, w porządku. Właśnie tylko te misje są dosyć upierdliwe. Niestety, jeżeli chcemy sobie móc pograć w trybie sandbox, mieć odblokowane wszystkie dinozaury, wszystkie budynki, żeby nasz park wyglądał jak najciekawiej, no to niestety, ale przez kampanię się trzeba przemęcić. Tak sobie twórca tej gry wymyślił, że chcesz coś odblokować i mieć to w rozgrywce swobodnej, musisz to odblokować w kampanii. Niby fajnie, ale też nie do końca. Ma to swoje plusy, ale ma to też swoje minusy. Co my tutaj mamy? Mamy gen taki, to sobie nie wytwórzmy, to będziemy można sprzedać, to też i to też. Tu pieniędzy generalnie już nie potrzebujemy. No i czego atakujesz ten płot? Co on ci zrobił? Dobra. I misja, moi drodzy, zakończona. Przemęczyliśmy się przez to, przebrnęliśmy przez to jakimś sposobem. Także udało się. Uff. Tak, to nie było wcale... Znaczy, to była prosta misja, ale na pewno nie należała ona do przyjemnych. Jest to bardzo męczące. Tak wiem, powtarzam się. Także przynajmniej wiecie teraz, co trzeba zrobić, jak to zrobić, na co być gotowym. Najlepiej mieć jak najbardziej wytrzymałe ogrodzenie, jakie pozwala wam rozgrywka na ten moment. Panie doktorze, mógłby pan być cicho? Ja tutaj staram się mówić. Tak więc, jak sami widzicie, otrzymaliśmy tylko troszkę rychło w czas. Dostaliśmy pod napięciem ciężko stalowe, ciężkie ogrodzenie. Tylko szkoda, że nie mieliśmy go chwilę wcześniej, bo ono by się wtedy nam przydało właśnie na raptory. Na chwilę obecną będę się z wami, moi drodzy, żegnał.
Postaram się uspokoić tutaj jakimś cudem to towarzystwo. Jeszcze nie wiem jak. Chyba uśpię wszystkie naraz, żeby można było w spokoju tutaj pracować. Bo widzę, że one mi na to nie pozwolą. Zaraz stę się pewnie w nerwi i po prostu będzie jakaś jedna wielka tragedia. Także póki w miarę jeszcze nie ma tutaj rzeźni, będę się z wami żegnał. Widzimy się w następnym materiale. On już jest gotowy, także bardzo możliwe, że pojawi się jeden dzień po drugim dniu. Jednego dnia będzie ta misja, a następnego dnia będzie tamta misja. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy podoba wam się taki sposób prowadzenia przeze mnie materiałów. Subik. Łapka w górę oczywiście, jak zwykle, mile widziane. Będę się teraz z wami żegnał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć. Piąteczka.